Kibice są wściekli na Cezarego kulesza. Kiedy będzie selekcjoner, kiedy będzie ogłoszony nowy selekcjoner do Właśnie, no i tutaj padają bardzo cenzuralne słowa, jeśli chodzi o kibiców. No właśnie, co z tym selekcjonerem? Miał być ogłoszony 18, 19, potem e, 20, tak? a teraz się okazuje, że będzie kiedy ogłoszony? 31 stycznia. Kim, kto to będzie praktycznie, jeśli chodzi o tego selekcjonera? Pojawiły się informacje, że to przecież będzie Adam Nawałka, nawet Mateusz Borek już taki dodał wpis na Instagramie. Dzisiaj zrobimy sobie analizę całej tej sytuacji w co gra Cezary Kuleszala? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też do mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, kibice w Polsce są wściekli na Cezarego Kuleszę z tego względu, że praktycznie jeszcze nowy selekcjoner nie został wybrany. No muszę powiedzieć kuriozana sytuacja. Media już praktycznie okrzyknęły tutaj na Wałkę, że on zostanie nowym selekcjonerem. Kolejna sprawa, nawet Mateusz Borek wrzucił taki wpis na Instagrama, że Łukasz Piszczek dołączy do sztabu trenerskiego, Jerzy Dudek, a sekcjoner zostanie Adam Nawałka, no wiadomo, Mateusz Borek pojechał na wakacje tam do Tajlandii, no i wydawało się, że wszystko praktycznie już jest dogadane, a teraz się okazuje, że Cezary Kulesza mówi, że ogłosi nowego selekcjonera pod koniec stycznia, bodajże 31 stycznia, że nie jest to taka prosta sprawa, że trwają rozmowy, dyskusje, że jest tak wiele tak naprawdę czynników, też nie chce potem, żeby po prostu ten nowy selekcjoner nas tak zostawił jak Paulo Sousa, no właśnie i pojawia się też po prostu w grę wchodzi Szewczenko, byli doradcy Szewczenko, mają się wypowiadać w mediach, mediach ukraińskich, że Szewczenko już jest dogadany z PZPN-em i tak dalej. Tylko kwestia rozwiązania kontraktu z Genuą, z którym po prostu rozwiązał kontrakt, ale Genua dalej mu płaci pensję. No, muszę powiedzieć, że absurdalna, kompletnie sytuacja. Absurdalna sytuacja. Nie ma czasu. Nowy selekcjoner powinien brać się jak najszybciej do pracy. Pierwsza sprawa, jak najszybciej do pracy. Druga sprawa, to powinien być selekcjoner z Polski. Nie ma co próbować Sprawdzać. I trzecia sprawa to też jest taka, że Szewczenko przyjdzie, musiał, będzie mu się wszystkich praktycznie poznawać: obyczaje, kulturę, trzeba będzie mu płacić kosmiczne pensje przynajmniej na poziomie 2-3 milionów euro eee, nawet niech mu po prostu pensję płaci w połowie PZP na w połowie na przykład będzie miał pensję od sponsorów, to i tak jest bardzo dużo pieniędzy. Ja uważam tak, że nawet po prostu niech to będzie brzęczek, niech będzie to po prostu probierz inny trener z Polski, nawet jeżeli wynik reprezentacji byłby niesatysfakcjonujący, nie ma po prostu co próbować testować. Trzeba postawić na sprawdzonego trenera selekcjonera, tak? Eee, i moje zdanie, takie po prostu powinna być podjęta decyzja. Co ciekawe, okazało się, że teraz jeszcze. Co Cezary Kulesza pojechał do Turcji, gdzie odbywa się zgrupowanie większości klubów ekstraklasy przed nadchodzącym sezonem. No niektórzy mówią, może Magiera zostanie wybrany, może są prowadzone rozmowy. Natomiast no tutaj popełnia błąd, moim zdaniem, Cezary Kulesza. Zbyt długo to trwa przebiera tak naprawdę, zabezpiecza się na wypadek, gdyby właśnie trener nie chciał, chciał odejść, jeśli chodzi o reprezentację. Wydaje mi się, że taka sprawa z przypadku Paulo Sosa to była przypadkowa sprawa jednostkowa, że to się nie powtórzy. Gdyby to był trener z Polski, on tak nie zostawi reprezentacji Polski właśnie jak Paulo Sosa. Też nie ma co obwarowywać jakąś umowę, jeśli chodzi o Paulo, jeśli chodzi o nowego selekcjonera, tak? No bo te umowy w piłce nożnej nie są świętością, tak? No co, zapiszemy mu 10 stron kar finansowych, jak zrezygnuje, że zrobimy to, 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 by będzie musiał płacić tyle pieniędzy związkowi, polskiemu związkowi piłki nożnej, bez sensu. Natomiast no, trzeba podjąć tą decyzję tu i teraz. Co ciekawe, ostatnio Łukasz Piszczek powiedział, wypowiedział się na antenie Via Play, że on tak naprawdę no, dołączy do sztabu trenerskiego, żeby prowadzone takie rozmowy, ale pod, pod pewnymi warunkami, tak, eee, mówił o tym, że no najlepiej gdyby to był trener z Polski, oczywiście nie wprost, ale tak można było to wyczytać, że pop, pod pewnymi praktycznie warunkami e, i że nie chce być takim łącznikiem, tak, pomiędzy selekcjonerem a e, sztabem, a praktycznie tutaj e, pzp em a e, piłkarzami, e, tylko chce odgrywać ważniejszą rolę. Jerzy Dudek na swoim Instagramie też taki do wpis. Wydaje mi się, że troszeczkę tutaj z, zrobił zagrywkę pokerową Cezary Kulesza, aczkolwiek no, z tego pokera może być przegranym, bo wydaje mi się, że dogada się z jedną stroną, z drugą stroną, i teraz praktycznie, tak zapewnił, że wszystko tak, że musi jeszcze to dopiąć, że musi się skonsultować pewnie z działem prawnym, a w międzyczasie prowadzi rozmowy praktycznie z innymi kandydatami. No ja muszę powiedzieć, no Szewczenko, ok, no może zostać wybrany, może po prostu wykręci jakiś sukces, a, natomiast wątpię, moim zdaniem nie ma co próbować, gdyby to była ta informacja się potwierdziła, no to byłaby to praktycznie fatalna sprawa, tak. Oczywiście ktoś może powiedzieć, o tak, ale gdyby został wybrany Adam Nawalka, to była znowu. Informacja, że to nie byłby autorski projekt Cezarego Kuleszy, także Cezary Kulesza posta postawi na nowego selekcjonera i wtedy będzie on po prostu rozliczany z nowego selekcjonera, a nie jakby z kontynuacji tego selekcjonera, który byłby, byłby kiedyś w przyszłości. No nie no, jeżeli ktoś będzie w ten sposób podchodzić, to, to w ogóle po prostu wszystko powinno być PZP niezmienione. Tak od sprzątaczek, od portiera, od kierowcy, po prostu od trenerów, pracowników i tak dalej. Bo ja tu przychodzę i wszystkich teraz zwolnię, bo ja tu chcę po prostu prowadzić swoje nowe porządki. No tak to nie funkcjonuje. Tak to nie działa nigdzie, w żadnej firmie na świecie, ani w żadnym związku, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a nie ma żadnych dobrych efektów. Tak? Natomiast, no, moim zdaniem, mój typ jest taki, że on dogaduje się z jedną stroną, mówi, że wszystko ok, będzie dogadane, on się musi skonsultować z działem prawnym, a w tym czasie prowadzi rozmowę z innymi, tak naprawdę, kandydatami. Przecież niepotrzebne były tam rozmowy, tak, z na przykład trenerami zagranicznymi, z Canavaro i tak dalej. Przecież wiadomo, że Kanawaro nie wybierze, bo ma ogromne oczekiwania finansowe. Kanawaro sobie tylko PR-owo dobrze zrobił, także jest przymierzany do reprezentacji Polski. Zobaczcie, jaki jestem rozchwytywany. Porobił sobie zdjęcia, wrzucił na Instagrama, podbił swoje po prostu akcje, gdzie Kanawaro po prostu był w krajach arabskich, prowadził klub, zarabiał kilkanaście milionów euro rocznie i teraz miałby przyjść do reprezentacji Polski i zejść na zarobki miliona, dwóch czy trzech euro, tak, gdzie po prostu tak, yy, pomijając, że on zarobił mnóstwo pieniędzy, to też ma wysokie koszty życia no nie oszukujmy się, pewnie 2-3 miliony euro, to on rocznie traci na utrzymanie sportowych samochodów, które ma w garażu, wili i wystawnego życia. No więc tutaj, jeśli chodzi o Cezarego kulesze, w co on tak naprawdę gra, tak, co on praktycznie tutaj gra, to jest ogromny błąd, jeśli chodzi o Cezarego kulesze, zwłaszcza, że wcześniej mówi o tym, że zostanie ogłoszony nowy selekcjoner, trzyma w niepewności, tak, coraz częściej pojawia pojawiają się nowe kandydatury, nowe praktycznie osoby. Zresztą, tak na przykład Dudek, tak, który wrzuca już Instagram, na Instagrama zdjęcie, że dołączy do reprezentacji w nowej roli. No wiadomo, że nie zostanie selekcjonerem, ale asystentem. E, czyli jakby już uspokajał Cezary Gułek-Kulesza te osoby, no bo wątpię, żeby Dudek sam siebie takie coś rzucił, tylko musiał dostać już zapewnienie, że tak po prostu powstanie. Oczywiście e, była kwestia sporna, taka, że. Jeśli chodzi o reprezentację, że e, tak na przykład Adam na Wałka chciałby swoich współpracowników, no to by musiał rozwiązać tutaj e, ci współpracownicy, tkocz, tak, e, czy inni, musieliby praktycznie rozwiązać swoje kontrakty w klubach. No ale nie oszukujmy się, to też nie jest jakaś sytuacja, która by trwała w nieskończoność, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, chyba reprezentacja w hierarchii jest wyżej, tak, niż na przykład po prostu klub lokalny. E, ja rozumiem, że klub, trener pracuje w klubie lokalnym, w ekstraklasie, czy po prostu na przykład no, w w no tak, na przykład tam kwestia trenera, który pracuje w KKS Kalisz. Ja rozumiem, tak, że roz, pracuje tam i tak dalej, no ale wydaje mi się, że i też po prostu puszczą go, jeśli chodzi o, jeśli chodzi praktycznie o, jeśli chodzi o tutaj właśnie pracę do, do reprezentacji. No i druga kwestia to też jest taka, że wydaje mi się też po prostu, że te, 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 te rozmowy, te decyzje powinny zapaść szybciej, żeby selekcjoner mógł rozpocząć pracę. Do pierwszego meczu reprezentacji Polski z Rosją, bardzo ważnego jeśli chodzi o Baraczy, zostało niecałe dwa miesiące. Teraz ten nowy selekcjoner będzie miał mniej czasu niż Paulo Sosa do swojego pierwszego meczu, jak to miało miejsce rok temu. Natomiast pamiętajmy o tym jedną rzecz, że nowy selekcjoner jest nowej rzeczywistości, a mianowicie teraz będzie Omikron, koronawirus, będą pandemie, nie wiadomo czy po prostu nie będą samoloty powyłączane, tak, Mo może być po prostu tak, że będą przerwy meczowe i tak dalej, więc tego czasu na oglądanie poszczególnych zawodników będzie coraz mniej, to się wydaje, że to jest dwa miesiące dużo, ale jeżeli po prostu będzie potężna fala znowu koronawirusa, Omikrona w poszczególnych krajach, no we Włoszech co chwilę od odwoływane są mecze zawieszane, no to to może utrudni, na przykład obserwację tych piłkarzy. Moim zdaniem, niepoważne zachowania ze strony Cezary Kuleszy, bo to też powoduje, że ci kandydaci potencjalni, to Cezary Kulesza traci jakby wiarygodność w ich oczach, tak? Z nimi się umawia, a tutaj prowadzone są rozmowy. No ile można prowadzić rozmów, nawet jeżeli to miała być konsultacja z działem prawnym, przecież PZP ma swoich prawników, to nie jest tak, że musi dać do ekspertyzy, będą się czekać. No zobaczymy też na wyjaśnienia, bo Cezary Kulesza powiedział, że wszystko przedstawi 31 stycznia, całe po prostu informacje, dlaczego to tak długo trwało. No wydaje mi się, że nowy selekcjoner powinien szybciej zostać praktycznie tutaj ustanowiony, nawet jeżeli kwestie formalne powinny być po prostu dopięte później, a takie zabezpieczanie się, gdyby nas zostawił i tak dalej, to bez sensu, tak, kompletnie po prostu bez sensu. Szewczenko, czy byłby dobrym wyborem? Moim zdaniem, no, dobrym był, był, tak, ale może później, tak, nie teraz, tu i teraz jest potrzebny najlepiej Adam Nawałka. Nasz głos tracę, widzicie sami. No właśnie, jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.